Witam Was tutaj, cześć, witam Abidzanosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Cities Skylines PlayStation 4. Zaczynamy. Dobrze, może jak pamiętacie, właśnie jeszcze nie mam wyników co do timelapse'a, więc dzisiaj też będzie. W ostatnim odcinku budowaliśmy sobie to. Ja trochę to wykończyłem poza odcinkiem, już nie pamiętam co zrobiłem. Wszędzie jest już woda i coś tu się już zaczęło budować, no bo chwilę posiedziałem jeszcze poza tym, poza odcinkiem. Włączam stoper, dzisiaj odcinek będzie krótszy i krótszy też timelapse, no bo jest week. Weekend ja mam, natomiast wy macie teraz wtorek, jeśli dobrze rzuci się. No i tak, my sobie tu budowaliśmy i nie patrzyliśmy, co się tu dzieje. No i tak, jak możecie myśleć, te czarne kropki, co się pojawiają, kwadraty, to, że budynki zostały opuszczone. I to nie jest dobrze. Najgorsze jest to, że nikt nie chce mi powiedzieć, o co chodzi. Coś tam ze śmieciami mam widzą, ale chyba tu nie ma problemów. A raczej, jeśli ze śmieciami jest problem, to możemy jedną tutaj spalarnię postawić, bo nas stać, ale co? Tory też są wliczane? Nie, może tam się coś zawiesiło. Swoją bardzo mi się podoba to, jak te tramwaje są wykorzystywane. Ja zaraz wam pokażę. Mieliśmy trochę sobie czas. I tak, ten tramwaj ma dwie osoby, co nie? No bo to jest główny. Ale 159 osób i dzień turystów. Nie wiem, jak ci i 39 zaoszczędzone przejazdy samochodem. No tutaj jeszcze nie jest dobrze. Tak, tutaj już to całkiem ładnie się rozgrywa. No i jeszcze ludzie nie dojeżdżają. No, z wiadomych przyczyn. I tak. No tutaj nie będziemy budować kolejki. No bo siłą rzeczy tych pociągów pod spodem nie chcemy, a górą są już tramwaje. Nie będzie jednego nad drugim. Nie będziemy robić SimCity. No dobrze, więc tak. Popyt mamy na ludzi, więc też tym popytem się zajmiemy. I nie wiem, czemu te samochody tak jeżdżą dziwnie. Ale dobra. Tak, tutaj do tych torów kolejowych to będzie dzielnica. To jest... Czekaj, nie. Tego tak nie wyburzymy. Bo to byłoby złe. Dobra, gdzie to tego skręcę? Zaczyna skręcać. I już tutaj. Chyba gdzieś tutaj. Ona cała chyba skręca. Zegot. Fatalnie wygląda. Jest to. Tylko mi nie mów, że nie da się. No dobra. To będą dwa skrzyżowania. Jak to? Why? Nie to nie. Ja ci dam nie. Po moim trupie nie. Idziemy tu. Tak. I tu, 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 tu. Dobra. I stąd łączysz... Nie. Stąd łączysz się dowolno. Tu. Dobra. A nie, bo tu jeszcze to jest podłączone. Dobra, już niech to teraz zostanie. O, ja tutaj... Nie, no, robią się światła. Dobrze, później się tym zmienię. Natomiast prąd trzeba tam wyciągnąć. I co to jest? Tak właściwie. Składowisko śniegu, a no to może zostać. Zastanawiałem, czy to śniegu leśnego jakiegoś. Szczęście nie. Same. I to sobie tutaj skręć same.
gdzieś tak tam mniej więcej. I stąd ciągniemy tu i jest źle. Więc spróbujemy jeszcze raz i też jest źle. Nie mam tego pojęcia, czemu jest źle. Cały czas jest źle, ale dobra. To będzie taka dzielnica z lekkim przekosem. O! Wow! Niemożliwe. To jest naprawdę niemożliwe, to co tu zrobiło. Przepraszam. Na zdrowie się mówi. Nie, przepraszam. Tak, tu będzie dzielnica. Ale jeszcze... Znaczy, tu będzie pociąg, chciałem powiedzieć. Bo tam mamy ładnie te tory pociągnięte, ale jeszcze nie wiem jak. Pewnie to chwilę jakaś będzie stacja, jakaś będzie wewnętrzna kolejka. Tylko tutaj nie będzie, ale... Tak. Tutaj by coś się wybudowało. Dobra. Tak, to wygląda naprawdę już całkiem ładnie. I do tych torów. W sensie, że tutaj trzeba zostawić ten odpust na to. Ojej, tutaj go jeszcze jest. Dużo. No to z jeden to co najmniej trzeba byłoby zostawić. Może nawet dwa. Dobra, tym na razie się nie zajmujemy. Zajmujemy się na razie tą drogą. Autobusy, nie wiem czemu tutaj jeżdżą. Teraz się tym zainteresuję i się dziwnie rzeczy okaże. Składowisko śniegu. Przeszkadzasz. Dotąd. I tak samo tutaj. Dotąd, po prostu tutaj już nie będziemy dalej szli. I stąd gdzie? Nie, poczekaj, może inaczej. Dotąd. I później. Gdzieś tak tu. I tu będziesz mieć połączenie. I tak samo będzie z tobą. Z tym, że ty jedziesz tu. I jest źle. Więc ty jedziesz. Gdzieś tak. Tak. I tak. Dobra. Teraz tak. To by jechało jakoś tak. Czekaj. To by jechało jakoś tak. Więc jeżeli jedziemy z tą drogą. To nam wyjdzie spokojnie. Stąd by musiał być... Aby te dwa tory się pomieściły, to musi być cały czas ten odstęp, o taki. O, ładnie wyjdzie. Chociaż można byłoby gdzieś tutaj to już darować, porobić parki. Może tak, i dworzec. Tak, tam mi się bardziej podoba. Bo tu jakiś wielki węzeł zrobimy sobie. Więc nie tędy droga. No dobrze, no i tak, tu będzie dworzec. Gdzie ja tylko? No ma za blisko by był. Tutaj. Tu będzie głównie komunikacja pociągowa, więc... Aha, już to byśmy poprzez tanki, dlatego te autobusy tutaj tak jeżdżą dziwnie. Dlatego one tutaj jeżdżą. Tutaj. Tam się zadowolili jacyś mieszkańcy. I chyba tutaj. O ile tu można to przeciągnąć w ten sposób. To trzeba skrócić. Dobra, zróbmy najpierw komunikację torową, więc zwolnijmy czas. Z prawdziwego czasu nie mogę zwolnić. I tu będzie problem, bo odcinek będzie się robił dłuższy i dłuższy, ale coś tam pomyślmy na tym. Dobra, i stąd będzie zakręt w tą stronę. I on będzie powoli tutaj wjeżdżać. To tak, w ten sposób? No nie, dziękuję. Naprawdę... Nie.
Dobra, mi jest ładny wjazd. Teraz trzeba zrobić to samo tutaj. Czyli ty jedziesz prosto. Tak samo ty jedziesz prosto. I ciebie to trzeba jakoś wciągnąć. No dobra. Można niby tędy. Czyli lecimy. Lecimy i tutaj zjazd w dół. Wiem, że jest za mało miejsca, dlatego ten dworzec sobie przeniesiemy trochę dalej. Wiem, przenieść dworzec. 9000, no dużo, ale mnie stać. No dużo kosztuje, ale mnie stać. Jestem bogaty. Więc czemu to nie chce mi wyjść? I jeszcze trzeba go przenieść. Kolejne 9000. Mam nadzieję, że to już wystarczy. Co nie? Tak, tylko trzeba zrobić w tą stronę. Dobra. Wystarczyło. Dobra, w samej dworce. To tak. Ta linia znika. Wow, ale fala hejtu. Ale na mnie poszła fala hejtu. I puścimy sobie tu już taki prawdziwy pociąg, który jedzie do tych dzielnic też. I my tu zaraz zrobimy popyt. W sensie zaraz go wykonamy. O, właśnie to chciałem usłyszeć. Dobra. I tu zrobimy dzielnicę. Oczywiście to będą biura i ja to ładnie zrobię poza odcinkiem. Więc tak, tutaj, o, duża dzielnica. Tak, zacznijmy od biur i od małego pędzla. Jeszcze tu trzeba cały wyciszyć. Wiem, że są ekrany akustyczne, ale tak czy siak. Zrobimy tutaj jeszcze za chwilę jakieś wjazdy z tej autostrady, tak jakby co. Jakiś tramwaj też można tu puścić, chociaż są już pociągi, więc się zastanawiam, czy to by miał sens. Ale chyba wiadomo, że każdy coś tego typu to ma sens. Każdy tramwaj ma sens. Dobra, tutaj mi to wyszło. Okej, dobra. Co chcieliśmy zrobić? Wodę chcieliśmy im puścić. Możemy już przyspieszyć czas. O, w ten sposób. Że stąd wyjdzie woda i ogrzewanie. I będzie to szło tutaj. Później tu. I tu chciałem połączyć to, wiem, że to nie ma sensu. Ale tu trudno. I tutaj. I stąd. Jeżeli ładnie by to wyszło, da, przeciągnijmy sobie po prostu dalej. Okej. Właśnie, skąd macie prąd? Aha, podłączyliście się. Ten taki dziwny sposób. To może być. Dobra. Tu zrobimy sobie, że wzdłuż torów będzie biec. Na szczęście tak ostatni słup, bo już się zastanawiam, czy wszystkie słupy mi poszły tak do góry. To byłoby kiepskie. Aha, to jest wyższe. Czekaj, to może mi się uda zrobić dołem. Nie. Kable zawsze muszą być górą tutaj w tej wersji. Kabel górą. O. I tak tu. Dobra, tutaj dalej nie wyciągniemy. A to się podłączyło się od mieszkańców już. Dobrze. I ładnie. Zero. Zero.
5. 41. Nie wiem, co z nim trochę zeszłym minnym było intuicjonalnym, ale spokojnie, wrócę. Co tu możemy zrobić? Możemy zrobić ścieżki do dworców. Tak, to ma sens. Czyli na przykład stąd idzie ścieżka w górę. Gdzieś jakoś tak. I się ciągnie przez tą całą dzielnicę. Całą. Dotąd. I tu będzie ładne zejście w dół. Czemu tu nie ma przejścia? Już mi to zechce wytłumaczyć. Tutaj będzie jeszcze wejście w górę. I ogólnie tu będzie wejście w górę. Na którą stronę? Okej, na tą. Dobra, tu jest wejście w górę. Tutaj nic się nie buduje, tak czy siak, więc też będzie w górę. No tutaj też można. O, tak tutaj. Tutaj i tutaj. Dobrze. I jest wszystko ładnie połączone, trochę dziwnie. I tak, jeden dworzec jest zrobiony. Ale może to będzie szło później dalej prosto, ale na razie nie będziemy tym kręcić. Teraz jest drugi dworzec. Chodzi o to, żeby dobrze to komunikacyjnie działało. Tu widzę, że jest koniec torów. A tu, że można było to przepuścić dołem. Czekaj. Czekaj. Może puśćmy to w ten sposób. Zobaczmy, a z drugiej strony no, będzie z drugiej strony torem. Bo trzeba byłoby to puścić stąd. I tak tu. No właśnie. Nie, to nie. To trzeba pójść od razu górą. Z tym, że jeżeli weźmiemy tutaj w górę. O, to wyjdzie nam coś takiego. O, przejdzie. Dobra, no to jak przejdzie, no to nie ma problemu. Mam problemu. Dobra, 16 minut. O, sklepiki. W sumie można tu jakieś sklepiki zaraz podrobić. Nie tylko turystyka, ale też zwykłe sklepy. Małe sklepy, bo duże to hałasują. Więc zaraz coś z tym zajmiemy się. Dobra. Małe sklepiki. Można byłoby po prostu obsadzić to tutaj. I wszyscy będą zadowoleni. Tak, tutaj. Obok tego dworca również. I jeszcze... No przy tym też. No tutaj jeszcze widzę, że mają miejsce spokojnie do rozbudowy. Kolejny kamień minowy, bo o nich już trochę zapomnieliśmy. To samoloty i nowy kawałek ziemi, który się na pewno przyda. Dobra. Dokończmy teraz jeszcze tą ścieżkę. Tak, później ta ścieżka idzie tu. I na drugą stronę. W sumie wyjdzie blisko tej, ale dobra. Dobra, teraz podłączymy to. Nie, nie tutaj. Tutaj. Okej. I to tu. Idąc tym tropem będzie kolejna tutaj. Kudo. Do góry. Podnosimy się. O, właśnie. Nie ma ludzi, my tylko idziemy. I tutaj. I jeszcze jedna, to już będzie w drugą stronę. No to trudno. Dobra, jeszcze jakieś parki poustawiajmy. Może jakieś mniejsze. Ale nie aż tak. Tutaj. Gdzieś tutaj. No i teraz takie zimowe byśmy poustawiali. Bo jak są tylko tutaj, no to trzeba z nich korzystać. Ognisko byśmy wstawili sobie gdzieś tu.
coś tu jeszcze jest. To jest za duże. Kraina lodu. O, to by mi tu pasowało gdzieś tu. Tutaj skocznia by pasowała. Wejdzie? Wejdzie. Dobra. To jeszcze możemy poustawić tutaj, bo tutaj też jeszcze nie są przekonani, czy aby na pewno robię wszystko dla ich. I tutaj kolosal. Tu też kolosal. I lodowisko. Tylko jak ja to wcisnę do lodowiska. Świetnie. O, i tu będzie lodowisko. Tylko ona będzie się budykać z problemem z wodą. Tak. Dobrze, aby się nie borykało, podłączyliśmy je. Jesteśmy na minusie z ludźmi, co prawda, ale to tylko chwilowe problemy w naszym mieście. Tu sobie postawimy coś takiego. Cmentarz też się przyda. Od razu straż pożarna, tak. Tutaj na rozgałęzieniu dróg. Śmiało, jedziesz. No i policji też nie zaszkodzi. Też przy jakimś rozgałęzieniu, aby szybko dojeżdżali do miejsca zbrodni. No i najważniejsze. Szkoły, aby ci zaraz nie poszli sobie gdzieś do innych dzielnic się uczyć. To będzie jeszcze jedna szkoła. I tu. I to będzie bardzo wykwalifikowana dzielnica. Proszę bardzo, uniwersytet macie. Więc w przepisach dla tej dzielnicy, aby było jeszcze zabawniej, damy nacisk na edukację. Dobrze. I to byłby na tyle dzisiejszego odcinka. O, tu się fajnie połączyło. Widzę. Jeżeli wam się podobało, możecie łapkę w górę. I do zobaczenia w kolejnym materiale. Tymczasem pozostawiam was jeszcze z krótkim timelapse.